Jezus Maria, dzielec, co się dzieje? O! Dobre. O! O, dzień dobry. To ten ciul, co mnie zaprosił do tempalutów. Ten ciul mnie zaprosił do tempalutów. Widzieliśmy się, pani. To jest tak jak ten druk. Aha. Tak proponuję, może pizzę zawieszenie broni, skoro i tak to jesteśmy umówieni. Taka ty stała błędna. Zawieszenie broni to ty masz w swoim domu codziennie. A ja chciałbym powiedzieć. O, może ty? No. A mi żeście nie dali. A ja poszłem, w ogóle tam poszłem. Nie. Ja tu poszłem, żeby mieć pieniądze. A to my jesteśmy z nimi, czy nie? Nie, on jest przeciwko. Ale to daje mi pieniądze? To znaczy? Jesteśmy tu uwięzieni, to po co mamy tak jakby się kłócić, że jesteśmy tak w drodze? Ja tu tracę życie, a ja po pieniądze. Ciebie też nie. Jezu, nie denerwujcie mnie, bo zaraz... Żeby ja cię zaraz nie trafił, żeby ja ty też zaraz nie trafił. No, taka była boska. Dajcie mi papa, północ, dzień. Ja nie dam rady, ja od was idę. Nie, ja sobie tu postoję. O, tu będzie lepiej. Nie denerwować mnie! Chodź tu! A ty jesteś twój... Ja jestem twoim dowódcą, gościu. A może też pójdę sobie, że ty jesteś z boczku. Ty, stój tam, pójdę za trzele. Nikt ci nie pozwolił iść. Ty mi grozisz? A tobie ktoś pozwolił iść? Jej tam. Ty mi grozisz? Ktoś, kto mi tu... taką siłę mówiłem, że ta siła to... O Jezu, za mocno jest. O matko boska. Za stary już jest. Dobra, to co teraz? Musimy tymczasowo współpracować. Tymczasowo musimy przebić no tak. Skałę, której nie da się przebić. Dobra, nie. Może ja się dogadam z planetą? Panie planeto! Ty mu chyba odbiła. Coś miał mnie. Jezus Maria. O wielki panie planecie. Zamknij dupę, jak do ciebie mówię. O wielki panie planecio. Co my tu robimy? Musicie współpracować, aby uciec z tego miejsca. U ciebie w domu współpracują, ja ci zaraz dam współpracę. Ja z nimi współpracować. W innym przypadku zalemo, skoro zalawa. Co? Nie jesteś lawa, w dupie masz lawę. Nie żartuję. Ale to... O, to dobrze, ale bo mi się typie, do... ty milu. Jak planeta ma dupę? No tak. Dobra, zamknij się, mówię. No, planeta ma dupę? Ty nie myślisz? Nie wiem. Ziłopem. Nie wiem. Myślałem, że to ja jestem jełopem. Ale to proszę... Nigdy was nie wypuszczę. Jasna jo, dupa. Chyba u ciebie w domu cię nie wypuszczają. Jezus Maria. Ja jeszcze... z nimi współpracować. Trafiłem na jakąś debilkę. I debila. Pana. Powiedział jakiś tempalut. Odezwał się. Ty jesteś tempalutem przecież. Cicho się ciasę nie, bo ja ci ten mnie w dupę wsadzę. Co? Jezu, ale to nudne. Martynka? No. Lecimy na jakąś planetę. Czekaj, jak to? Co było tu widać? Czy to mes? Nie wiem, co to jest, ale jest... Panie kapitanie, prawdopodobnie dostaliśmy się do Marsa, zanim długo będziemy. Wspaniale. No to zaraz co? Zaraz wyruszamy, tylko czekamy na ekspedycję z Ziemi. Na kogo czekamy? Ekspedycję? Na Olcie i Kamila. Tak, świetnie, no tak. Dobra. No to kolejne 20 minut nudy. No, chyba 20 dni. Słyszę kroki, chyba. O, słyszę. Wreszcie. Yes. Łaskawi. To co? Dobrze, to my będziemy wyruszać na ekspedycję. Czas najwyższy. Okej. To się nazywa... Tempalucie!
No. Kręcenie się w kółko, ja to chyba nazwę żużel. Taki sport to będzie. Trzeba kręcić się w kółko. Ej, to jest dobry pomysł, tylko jest... O co będzie w nim chodzić? Trzeba się kręcić w kółko i w punkty zdobywać. Naprawdę. Ej, a ty się nie odzywa, jesteś idiotką! Ty, tak. Asasyn, to mi trochę odpaliło. Odpalisz, ja ci zaraz mogę głowę, kolego! Ale nie Asasyn, tylko Asasynka. O tą planetę mi chodzi, spokojnie. Tak, tak, o planetę. Ej, dobra, posłuchaj. Musimy to jakoś przebić, bo tam coś jest. A tak pobocznie, skąd ty to się wzięłaś? Tak jakby. Portale? My byliśmy w portalu. Dobra, czekajcie, idę do was Jezus! Ej, Derek, prawda, że my tylko byliśmy w portalu? A to ona mówi, że była w portalu? No. Czyli wy też byliście... Czy jakieś narkotyki w średniowieczu palisz? Nie. Akurat wtedy nie. Dobra. Ja przeżyłem bardzo ciężkie chwile. Widziałem, jak ludzie umierali. No dobrze, dobrze, mniejsza z tym. Nie ma mniejsza z tym. Wszyscy widziałem krew widoczną na moich rękach, bo zabiłem tam trzech, bo mnie denerwowali. Ej, a dobra, potem... krew za krwią itp., ale ja mam coś takiego. O. O kurde. Nie używaj tego, bo ty głupi, bo ty wysadzisz nas wszystko. Ej, ale patrzcie, może gdybyśmy rozbili to szkło jakoś... O nie. Co się dzieje? Przyszedł już wasz czas. I co wie ty zmora głupia? Ty zmora ogarnij nieczysta. Dupę! Stój! Stój! No ja wam mówiłem, żeby tego nie robić. Przepraszam, panie planeto. No nie. Przepraszam, bo ja nic, ja chciałem dać ten dobry. Co się dzieje? Zamknij dupę! Patrz do góry! Maria. Matko Boska, ja nie umiem pływać, utopię się! Matko Boska, szybko to spalimy się! Robić ci rozwalić do szkół, szybko! Spalić to ja zaraz mogę ciebie! Spalić, utopię się! Nawalać mieczami! Ja byłem ten dobry, przyjacielski! Daryl, chodź tu pomóż! Matko Boska, to wskakuj tu! Coś nie chcę! Chodź tu szybko! Daryl, skacz! Czekaj, popatrzę na ładne widoki! No chodź, panie! Jezus Maria! Lawa. Chodź tu. To ty jesteś niepoważny jakiś. Zabrałem cię stamtąd, idioto. Ej, dobra, ty jesteśmy bezpieczni, ty nam się nie przestań. O, kwiatki! Jak on się to przebić? Właśnie, jak tu się przebijamy. Ojeju. O, czekaj, bo to chyba jest niebezpieczne trochę. Za mało właśnie. Ojejku! Dobra. Aha. Wiecie? Kryjemy się, dawaj! Co tam, co myślicie na temat wyborów? Dawaj, co to było? Co się dzieje? Ratujcie kwiaty! Uciekajcie! Kwiaty, bierzcie kwiaty! Ej, tu jest! O, zjadłem! Co się dzieje? Zjadłem! Zjadłem! Co zjadłeś? Zjadłeś, wy ty. Ej, proszę do mnie nie celować, bo... No właśnie, ty pyć. Ty celujesz do mnie, ty piaro. Szczela, patrz, co robisz? To kulturalnie. Wy to dobrze jesteście. Co żeś zrobił? Idźcie sobie. Dobra, wiecie, co mi się do tego nie podoba, nie? Wychodzimy. Ej. Nie, no czemu? Tak się jeszcze. Co się dzieje? Co wam palacie? Matko Boska! Odejdź się od dobra. Tego! Co to jest? Stop, no czekajcie! Zamknij dupę! Dzień dobry! Dzień dobry! Hej! Ja jestem Daryl, tak się nazywa moje imię. O to fajnie. A my się nazywamy? Kto tutaj a my się z tej trosek, ty się nazywasz? Ja. Tutaj aktualnie no chyba nie nasz kapitan nas zostawił, więc... No. Kto ma dowodzi Boże? Ludźmi? A co was to interesuje? Jezus Maria. Ej, oni nam grożą. Nie, 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 nie grożą, oj, tylko oni... Mam ciasto. Nie, to czekajcie, pis, spokój, pis. Mam ciasto. Co wy jesteście z średniowiecza, że tak się ubieracie? No właśnie. No tak. Gryzę. Stop. Chowaj ten... Cicho. Jestem ten dobry człowiek pokojowy. Łazienka jest tam i... Z którego jesteście? 1427, co ci chodzi, kochani? O Jezu! O Jezu! Jezus Maria! To jest pierwszy wiek, typie! Dery, ta dziewczyna, chodźcie na chwilę.
A może oni chcą tylko, do łazienki? Ej, ale wiecie co? Nie, oni chyba się nie, nie możliwe, że oni żyją, bo... Ej, powiedzieli sobie, że mam dziwne wrażenie, że XXI wiek to jest. Okej, idę. Ale my nie chcemy do łazienki, musimy was podwozić. Może odsuńmy się trochę. Ty się masz tam niezpiesznie. Nie chcą. Kurde, na pokoju. Mam ciasto. Co tam było? Gdzie jest asasyn? Było w tej małej kule. Przecież ze mną był asasyn. Jestem najsilniejszy do portalu. Asasyn, proszę. Zrozum, typie. My, XXI wiek, dziękuję, do widzenia. Ej, Terry, ej, którym mamy wiek? Ej, chodźcie. Ej, chodźcie. 13 chyba. Wy macie 15. Dobra. My mamy 15. O Jezu! No nie pij! Marcina. Czemu go pijesz? Czemu? Mam ciasto dla pokoju. Mam ciasto dla pokoju. Jestem tym najsilniejszym z tej grupy. Okay. Ja idź sobie, ty. Ale to psychicznie czy fizycznie? Ja mam ciasto! Zabiłeś? Co to zabiłeś było? Ją. Zabiłeś ją. Co ty w ogóle mogłeś zrobić? Spokojnie. Dostaniesz mnie i nas... Jezus Maria! Jad na pokoju! Uciekamy! Jezu, w tą stronę będę biegł. Pogadajmy! Dawid! Poczekaj. Nie, spokojnie! Panowie, shift grujcie! Czekajcie, co? Ty w ogóle? Ja jestem ten dobry, jestem tym najsilniejszym, ale... Twój znajomy zabił naszą koleżankę! Ale on jest debilem! Jakim jak ty? Nie, ja jestem dobrym! Człowieku, wykres, wiesz na ile wy pójdziecie do więzienia? Ej, no a? Powiem ci, byłem pana mądrego? Może znieśmy drogę, żeby nie było nas więcej. Ale nie płacz! Ej, właśnie, Noa! A tamta dwójka gdzie jest? Gdzie to jest? No ten... Chodź, dwóch nas... Czekaj, chodź, chodź, uciekamy. Chodź, chodź na dole. Ej, jedla pokoju. Jezus Maria. Bryscyski. Tasto mam. Mówią, panie, oni tak mówią nam od 20 wieku. A nie, bo my jesteśmy w 18. No to tak może 15 mówią. Ale... Co to jest? Czekaj, królu gór, ja jestem ten dobry. Ich zabicie! Ale nie jestem ta lepsza, go zabij. Dobra. Jezus Maria, więcej was nie było? Nie, matka z nie miała więcej, sorry. Ale po cichutku, żeby nie... Dobra, stop, czekajcie, ja jestem tym dobrym człowiekiem. Ja tylko atakuję... Każdy, to jest dziura. Jeszcze mówię, że jesteś mądry, to... Ja to nie sądzę. Jestem mądrzejszy niż ty. Czemu ty jesteś z XV wieku? Skąd ty masz takie dragi mocne? No właśnie. Bo to był taki dziwny okay, w tej planecie. Dokowanie. Daj! Ale już zjadłem. Wiesz, tam się do góry. Chodź, już idę. Już. Dobra, co robisz? Ej! Szybko! Jedna pokoju, nie! Dobra, zostawmy ją, może nam się przydać. Zostawmy. Może nam się przydać. Przepraszam. Zostawimy ją. No. Nie, weź to. Na pokoju, dynamit nie doszedł. Cicho. Bój, wiecie. Chcesz przeżyć luknie mordę. Chodźcie do przestrzeni. Gdzie? Ej, ale... Ty, góro! Ej, po co my mamy wskakiwać? Wtedy wrócicie do swoich czasów. Ej, jaką mam pewność, że tak zrobimy? Asasyn, posłuchaj, tak. Zrobimy tak. Patrz, ja mam tego kwiatka, co był tam. Ty też masz? Tak. Dobra, to... Bierzemy ją. Chodź, cyk. Nie! Skacz, ja za tobą. Ja za tobą. Żegnaj, góro! No dobra. Ej, weźmy go, może nam się coś przydać. No może się przydać, to... Możemy mieć jakieś kontakty. Ja nie chcę! Tuj! Dobra, słuchaj. Tutaj zginiesz prędzej czy później, nie ma jedzenia, nie ma picia, nie ma tlenu. Właśnie. Zaraz możemy stąd odlecieć do naszej bazy kosmicznej, który będzie bezpieczny. Jak baza kosmiczna tutaj? My tu mamy bazę kosmiczną, po prostu przylecieliśmy was uratować i takie... No taki dom w kosmosie, wiesz. Aha, no dobra. A to kosmos? To co widzisz tam na górze. Takie widzisz tu, przez te dziurki? A to się nazywa, jak mój kolega Tempalut mówił, to się nazywa hiperbobamę. No dokładnie hiperbobamę. Co to jest? Hiperbobamę to jest. Tak, dokładnie tam mamy... Dobra, i co teraz mamy zrobić? No, daj mu te buty. Masz. No, a może kask też mu dać, bo żeby tam... Przeżył. No dobra, daj mu. O kurcze, ale ciężko. Masz jeszcze to.
Dzięki zakładaj temu to. Będziesz mógł oddychać. Dychać. Nie po prostu załóż to wszystko, dobra, cały strój załóż. Okej, okay. Nie wiem, czy się wstrzymywałeś oddech przez pobyt tutaj. I teraz musisz nacisnąć, widzisz ten mały guziczek tutaj. Cię poleciał, dobra. Dobra, lecimy. Póki co celuj w górę. Po prostu leć cały czas w górę. Ało, nie zmieściłem się. Dobrze, że ma ten no. O, jest. Kapitanie, nie jesteśmy. Powiedz nowe królki doświadczone. No. To jest ten właśnie z tej planety go wzięliśmy. Jedną zabili, ale ogólnie to mamy go. Przepraszam, pan jest kapitanem? Tak. Ja zajmę hełm, żeby tutaj się dogadać. Daryl jestem, miło mi. Ogólnie to przykro mi z powodu śmierci jednej z waszych, ale to nie ja to zrobiłem. Ja jestem ten dobry człowiek, ja nie wiem, czemu byście mnie zabrali. Ja normalnie pasę wyobrazi, idę sobie, nie myję się przez dwa dni i zrzucili mnie ze statku. Właśnie tak trochę czuć. No właśnie. Właśnie tak to śmierdzi. Zrzucili on w ogóle myśli, że jest z XV wieku, więc no bo nie przerywaj. On jest z XV wieku, więc wiesz. No i ja byłem i tam zamki były i przyszedł do mnie taki człowiek i mówi, że mogę dla niego pracować. I on mi obiecał pieniądze i mi gówno dał. I tak naprawdę to ja nie chcę z nim. Dlatego tak pachniesz. No właśnie, dlatego tak pachniesz? No tak, bo mi nie daje nic, jestem biedny. Ej. Słuchaj, no bo ty miałeś tego swojego przyjaciela, co mi mówię, nie? No tak, ale już nie ma przez... Też wchodził do portalu. Czekaj. Gdzie on jest? Co się stało? Pamiętasz tego Daryla, czy jak on tam miał? Tak, tego debila. No chyba nie, no kolejne ja stracone. Zrobić, tylko mnie zabije. Poradzisz sobie jakoś. Dobra. Wiesz co? Przynajmniej jest taki jeden plus. Mamy ją. Ale... No. Wiesz co? No. Może coś nam ona powie. Wiesz co? Bo patrz, bo jest taki pewien problem. Bo jakby ty jesteś asesynem i ja jestem tym templariuszem. No i tak jakby jak król się dowie, że my gadamy, czy coś, że tutaj jesteś, to nas ukradł lubi. Ta wieża nie jest używana. Tutaj możemy, nie wiem, zamieszkać czy coś. Co to na to? No, najlepiej tutaj nikt by było. I tak nie przychodzi. Dobrze by było, bo jak ktoś się o tym dowie, to będę nie rada mała. Ty, co ona odpala? Coś powiedziemy do niej. Ej, ty! Wiesz co, mam jakieś dziwne wrażenie, że ona też miała te kwiatki. Ej, ty! Co? Czy ty miałeś takie o, na przykład taki kwiatek, o? O! Czosnek! Lub taki kwiatek? Ja się bardzo dobrze znam na kwiatkach. Magic kwiaty. Nie mam. Siadaj na krześle, bo ci tyłek podpalę pochodzę. Teraz mnie słuchaj. Te kwiaty to nie są zwykłe kwiaty. Ale teraz mnie posłuchaj. Jesteś teraz oni to nazwali? Średniowiecze? Tak, średniowiecze. No. Średniowiecze. To jest około XIII wieku. Nie wiem kiedy to było, ale no dobra. I posłuchaj, od dzisiaj jesteś w naszym świecie. Oni tam se poszli, zabrali nam kolegę, więc ty będziesz od dzisiaj z nami, okej? Tak, a jest tablet? Co? No albo komputer, bo ogólnie w moim świecie to są takie fajne YouTuby, można nagrywać. Ej, chodź na tyle. Jej chyba odwaliło coś, nie tak? No chyba tak. Nie, ale cicho. Ty nic nie słyszysz. I wiesz co? Bo tak jakby chyba musimy ją zakneblować, bo jeżeli zacznie się drzeć, to król przyjdzie. No chyba tak. Wiesz co, poczekaj. Ja mam tutaj winę, mam minę. Pilnuj wyjścia. Tak. Ej, wiesz co, bo mam dla ciebie taki prezent. Dobra. Siadaj. Okej. Okay. Już ją tak jakby zawiązałem. Teraz chyba tak jakby pora by się przespać czy coś, bo tak trochę chyba nie spaliśmy w tej dziurze, czy gdzie tam byliśmy, w tej takie dziwne miejsce. Planeta? Ale te kwiaty trzeba zanieść do Czarnoksiężnika, może coś będzie wiedział. Dobra, tak. Chodźmy. Chodź do tej wieży. Ej, czekaj.
Ej, a z jednej strony nie krusisz, co się z nim stało? Nie mam pojęcia, ale już dwóch z naszego świata, tak jakby oni to nazwali średniowieczem, zniknęło. Tak. Ech, żeby dziwne coś rzeczy. Się tylko nie stało. Dobra.